Cześć kochani, z tej strony Fiszczunia. Dzisiaj zajmiemy się pastą wędkarską z dafni. Dafni, czyli rozwilitki. Rozwilitki żyją w naturalnym środowisku żerowania karpi i innych ryb. Oczywiście tak samo. Zabieramy się do dzieła. To, co będzie nam potrzebne, moi drodzy, to jest jakaś puszeczka, bo gwarantuję Wam, że jak użyjecie do tych dafni, jak otworzycie, to poczujecie ten zapach. A nie daj Boże, ktoś z domowników się dowie, że rozrabialiście to na talerzyku lub w misce, z której się je, to eksmisja gwarantowana. Dlatego ja mam taką puszeczkę, bo nie będę ryzykowała, więc puszeczka będzie nam potrzebna, olej, mąka. Kukurydziana, jajko, mąka pszenna i dafnia suszona, czyli rozwilitka. Wbijamy jajko bezpośrednio tu, bo tu będziemy, kochani, mieszali. Więc jajko ląduje właśnie tutaj. Od razu skorupkę wyrzucam, bo to nie będzie potrzebne. Dalej, moi drodzy, olej. Olej spowoduje, że pasta wędkarska będzie fajnie rozsmarowywała się. Czy to na ciężarku, czy to w ręku będzie nam fajnie kształtowała się. A co możemy zrobić z pastą wędkarską? Możemy ją nałożyć na haczyk, możemy tym oblepić ciężarek. Możemy też jakby opleść nią, obkleić nią kulki haczykowe, a nawet dumbbellsy. Będziemy testowali, moi drodzy, dwie łyżki oleju. Olej rzepakowy, jaki macie olej, taki dajcie. Czyli tu mamy jajko, tu mamy olej. Dalej od razu łyżeczkę. Na bok damy, będę to wyrabiała ręcznie. Dobra, jest mi potrzebna jeszcze jedna łyżka. Słuchajcie. Dodajemy. Łyżka mąki pszennej. Dajmy dwie. Dwie, bo wzięłam taką mniejszą łyżkę, więc dwie. Kukurydzianej. Raz, dwa, trzy. Przewaga mąki kukurydzianej. Bohater dzisiejszego odcinka, dafnia, czyli rozwilitka. Gdzie możecie ją kupić? Może być to sklep wędkarski, ale sądzę, że bardziej traficie to w sklepie zoologicznym, bo to wcinają fajnie rybki akwariowe. I teraz ile tego damy? Będziemy sypali w ten sposób, żeby tutaj ta masa fajnie nam się rozrobiła. Polecam do wyrabiania, żebyście wzięli sobie rękawiczkę, ponieważ ten zapach, niektórzy lubią, niektórzy nie lubią zapach suszonych robali, nie będzie Was odstępował. Więc ja dam sobie na początek trzy garście i będziemy sprawdzali konsystencję pasty wędkarskiej. Słuchajcie, robaki zna każda ryba, a zwłaszcza rozwielitka dafnia, ponieważ występuje w stawach rozwielitka, w jeziorach, w naturalnych środowiskach bytowania ryb. I teraz zobaczcie, z tym jajeczkiem tutaj wyrabiamy. Jak będziecie mieli zbyt gęstą konsystencję, i u mnie tak się dzieje, to dodamy jeszcze łyżkę oleju, możecie dodać trochę wody, ale na początku dobrze powyrabiajcie z jajkiem. To też ma nie być płyn, to ma fajnie się kleić, to ma być fajna pasta, którą będziecie mogli
uformować i nałożyć na haczyk, abyście mogli tym oblepić dumbbellsa lub kulkę haczykową. Dobrze powyrabiajcie i zobaczymy konsystencję. Polecam, żebyście do rzeczy wędkarskich mieli właśnie albo małe kubełki do rozrabiania takich past aromatycznych, bo słuchajcie, jak to będzie pasta na przykład warzywna lub pasta owocowa, to nic się nie dzieje, bo to ładnie pachnie. Natomiast jak macie coś takiego robakowego, to gwarantuję Wam, że zapach po prostu do rzeczy takich, z których jemy, nie będzie korzystny. Dobrze, powyrabiajcie. Tu jest olej, tu jest jajko, tu jest mąka pszenna, mąka kukurydziana. Mi też by było łatwiej Wam pokazywać tą konsystencję, jakbym to robiła na blacie, ale słuchajcie, wolę nie ryzykować. I słuchajcie, ja mówiłam, że to będzie za gęste, ale to jest bardzo dobre. Tam dodałam 3 garści dafni, 2 łyżki mąki tortowej, 3 kukurydzianej. I zobaczcie, moi drodzy, konsystencja jest jednak super. Nic więcej nie będę dodawała. Możecie oblepić haczyk, możecie oblepić ciężarek. Dumbbellsy możecie tym obklejać i to jest robakowa, dafniowa, rozwielitkowa pasta wędkarska. Koniecznie spróbujcie, dajcie znać w komentarzu, jak u Was ten temat się sprawdził. I teraz co robicie z pastą? Możecie dać to w woreczek foliowy do lodówki i potem zabieracie na ryby albo zamroźcie. Według mnie to jest lepszy temat od ciasta wędkarskiego, ponieważ to jest elastyczne i słuchajcie, robicie z tym to, co chcecie. Chcecie, formujecie przynętę. O, proszę bardzo. Konsystencja pasty, super, ekstra temat. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam ślicznie. Papatki!